Są książki znakomite. Są książki, które chwytają za serca. Są książki, o których warto mówić. To dzieło znasz na pewno. Wierzę, że stało się ono dla ciebie czymś więcej, a inny bohatera ilustruje ci cnoty człowieczeństwa. Jest to seria o cudownym chłopcu, Harrym Potterze, wykreowanym przez J.K. Rowling, tworząc historię o przyjaźni, miłości, odwadze, poświęceniu i magii. Lecz aby doświadczyć ostatniej z tych cech, nie wystarczy obejrzenie filmu. Trzeba to przeczytać, przeżyć. Kiedy zwykły chłopiec dowiaduje się, że jego natura jest odmienna od wszystkich znanych mu ludzi, jego świat zmienia się diametralnie. Podczas pobytu w prestiżowej szkole magii Hogwarcie poznaje swoich przyjaciół i wrogów. Zaczyna utożsamiać się z innymi czarodziejami i przeżywa niesamowite przygody za sprawą historii, która niegdyś mogła być dla niego zabójcza. Bowiem Harry jest chłopcem, który przeżył. Przeżył spotkanie z najniebezpieczniejszym czarodziejem wszechczasów, Voldemortem. Pod postacią wielu ludzi i stworzeń zło pragnie przejąć kontrolę nad światem. Poprzez głoszone przez Voldemorta idee, które mówią o nietolerancji wobec niemagicznych istnień, grono jego popleczników niebezpiecznie wzrasta, lecz przy Harrym pozostają wierni przyjaciele i mentorzy. Gdy bohater zaczyna swój trzeci rok w Hogwarcie razem z dwójką najbliższych przyjaciół, przekonuje się, że nie wszystko, co wiedział do tej pory, jest prawdą. Ciąg niefortunnych zdarzeń zapoczątkowała ucieczka z Azkabanu wiernego sługi Voldemorta. Pomimo wielu pytań bez odpowiedzi, Harry dowiaduje się coraz więcej o swojej rodzinie, której nie dane by było poznać. Przez kolejne lata Harry traktuje Hogwart jako swój drugi dom, a ludzi z nim związanych jak rodzinę. Staje przed trudnym wyzwaniem, jakim jest udział w turnieju trójmagicznym. W międzyczasie Voldemort staje się coraz bardziej niebezpieczny i jest w stanie zrobić wszystko, by odzyskać utraconą przed laty moc. Egzaminy, zaklęcia niewybaczalne, sąd i wrogowie. Harry musi sprostać wszystkim przeciwnościom i po raz kolejny w swoim życiu ukazać się światu jako bohater. Podróż po ukryte kawałki duszy Voldemorta jest nadzieją na odzyskanie lepszego świata, a jawna walka z siłami ciemności to zwieńczenie wieloletnich snów i koszmarów.